Witam serdecznie w następnym odcinku Ćwiczko z Sirem. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu kilka ćwiczeń rozciągające partię rąk, górną partię. Zaczniemy od rozciągania przedramienia. Zazwyczaj po ćwiczeniach na ręce to jest bardzo potrzebne ćwiczenie, żeby rozluźnić. Wyciągamy dłoń do przodu, całą rękę wyprostowaną w łokciu, palce kierujemy dłoń w dół, drugą ręką naciskamy mocno do siebie, wypychając jednocześnie podstawę dłoni do przodu, bardzo mocno. Przypominam, żeby nie uginać rąk w łokciu, tylko trzymać wyprostowaną przez około 15-20 sekund i adekwatnie drugą rękę to samo prostujemy. Wypychamy do przodu podstawę dłoni, a palce kierujemy do siebie. Drugie ćwiczenie to jest rozciągnięcie barków, troszeczkę bicepsu, trochę tricepsu. Rękę dokładamy do ciała, naciskając drugą ręką, uginając ją w łokciu lub troszeczkę za łokieć, czyli w ten oto sposób. W ten oto sposób, nie tutaj, to nic nie da, tu do siebie dociskając. I dobrze, pozytywnie by było, jakbyśmy biodro skierowali w przeciwnym kierunku do barku, czyli w tamtą oto stronę. I rozciągamy w tym momencie bark mocno, to samo w drugą stronę. O, proszę. I utrzymujemy około 20-15 sekund. Można to zrobić w dwóch seriach. Następne ćwiczenie całej partii górnej rąk. Kładziemy rękę z tyłu, mniej więcej tak palcami. Tutaj dociskamy do głowy, drugą ręką pchamy łokieć w dół, w ten oto sposób, i mocno naciskamy głową na ramię, przytrzymując przez jakiś czas, około 20 sekund, i to samo w drugą stronę, czyli rękę kładziemy na plecach, dociskamy tutaj, mocno głową naciskając. Dokładnie, no i oczywiście jeszcze jedno ćwiczenie rozciągające przedramienia. Rozciąganie nadgarstków. Kciuk, bo ważny jest tutaj kciuk. Drugim kciukiem dotykamy. Pozostałymi palcami obejmujemy przedramię i mocno dociskamy kciuk w ten oto sposób, trzymując kilka. To samo w drugą stronę, czyli palce skierujemy do siebie, kciuk obejmujemy i dociskamy. Dwie, trzy serie tych ćwiczeń powinno nam pozwolić rozluźnić ramiona, rozciągnąć, i myślę, że po takich ciężkich ćwiczeniach siłowych będzie to bardzo korzystna sytuacja. Na dziś dziękuję Państwu i zapraszam ponownie na nasze ćwiczenie.